Hej, z tej strony wita was Dante One na SN7. W 14 odcinku Super Mario 64. W tym odcinku chciałbym, no cóż, zakończyć sprawę z Tiny Huge Island, no i udać się do wysokich, wysokich gór. No i cóż, mamy teraz gwiazdkę, że trzeba bodajże zdobyć 5 małych sekretów, no właśnie. No to cóż, to chyba one są raczej na małej wyspie, no bo na dużej wyspie małe sekrety to tak trochę nie pasuje. Coś tam trzeba było chyba wchodzić w odpowiednie dziury, ale dobra, sprawdźmy. Na razie trzeba w ogóle się dostać tak jak trzeba. No wiadomo, muszę tam pewnie z przepaść, co no. Płotek ogradza po prostu wszystko od przepaści, okej. Przede wszystkim muszę właśnie dostać się na małą wyspę. Mogę w sumie wejść do tamtego obrazu, ale ona myślę. Później trzeba tam w sumie i tak nadłożyć drogi, żeby odpowiednio się dostać, gdzie trzeba, to nie. Lepiej tak. W sumie ciekawi mnie, czy mógłbym zabić tego Lakitu. Chyba bym mógł, ale musiałbym tak ładnie go uderzyć. No, musiałby podlecieć do mnie skubany. A nie jest taki głupi. La 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 la, jestem pacyfistą. No! No teraz jeszcze na ciebie pora. Czemu szarżujący żółw już nic mu nie robi? Znaczy, wiem, że niby szarżujący żółw raczej mało co kto komu zrobi, chyba że jakiś zmutowany wojownicze żółwie ninja, no ale to jest Mario. Jego kupy zawsze raniły, ale teraz go nie rani. Tja. No w porządku. Nie wiem, czy tutaj jest ta duża ryba, ale wolę tego nie sprawdzać na sobie. Może na razie nie będę korzystał z armatki, tylko po prostu dojdę tam. Aha, już chyba rozumiem. Jeśli po prostu nadepniemy na któregoś z nich, to dostajemy jedną monetkę. Jeśli natomiast zniszczymy ich dupskiem, to dostajemy 5 monetek. Nie wiem, według mnie to nie ma sensu, ale nie ja to programowałem tego. Dobra. Przede wszystkim możemy sprawdzić, co tam jest. Pewnie one-up. Dziełki wielkie, ale już mam. W porządku, tutaj znowu płotki. Boże święty, nie ma to jak odgodzić profesjonalnie od zagrożenia, wstawiając płotki. I płotka, to nie był koń Geralta przypadkiem? No, wstawili tam takie konie Geralta, no. No właśnie, Geralt miał tak naprawdę dużo więcej koni, po prostu wszystkie nazywał tak samo. Taka tam ciekawostka, w ogóle nie związana z Mario. Dobra, przy okazji zrobię quest dla 100 monet. Skoro i tak trzeba zdobywać, nie! Dobra, na szczęście nic mi nie zrobił. I właśnie mamy tutaj takie dziury i chyba trzeba w nie wejść, tylko po prostu jak będzie to jako mała wyspa. Na szczęście mamy łatwe monety na dużej wyspie, ponieważ za gumby dostajemy aż 5 monet, jeśli oczywiście zabijemy je dupskiem. Trzeba o tym pamiętać, bo inaczej możemy stracić mnóstwo monet, bardzo łatwych. No to może jeszcze sprawdzę, czy nie ma jakiejś monety tutaj dodatkowej. Znaczy monet dodatkowych, zwykłych takich. No i cóż, i zmieniam moją sytuację. No już mam 3/4 właściwie, nawet więcej. Tu jest gwiazdka, to nie. Oczywiście nie jestem w stanie stwierdzić, co mnie tam na dole czeka, ale dobra, nic. No to czas na mały blues, a może chwila, bo tu jest jeszcze ten pan, który mi lubi uprzykrzeć życie.
O, przyleć tu do mnie. Leci tu, czy nie? W sumie tutaj byłoby ryzykowne z nim walczyć, bo mogę spaść. No, tutaj jestem, ej, ej! Ej, ej! O, twoja matka, o! Au. No dobra. Au. Chyba się wkurzył i posłał na mnie falę kul. Nie no, on jest naprawdę wkurzający, on tak zawsze idealnie... Poleci, ale dobra. Mógłbyś łaskawie dać się zabić? Spoko. Czyli, że tak naprawdę ten różowy koleś, co nami rzuca, to jest gumba? No. Albo po prostu byłoby tak, że by próbował rzucić Mario, ale by nie zdołał, bo byłby za małe role, by się odwróciły, co? Mógłbym łaskawie po prostu... O, nie tak. O, tak. Brawo. No, oto jest ten. To jeszcze cztery. Tylko przydałoby się nie spaść. Znaczy, spaść chcę, tylko w takie miejsce, które znam. Okej, okay, koniec. No, ale one są waleczne, no. Boże święty, najtrudniejszy przeciwnik. Nie, nie rób tego, Mario, bo wiadomo, jak to się skończy, spadniesz. Okej, okay, jakimś cudem jednocześnie nie trafił niby, ja go niby trafiłem i dostałem monetkę za niego, okej. Okay. Logiczne. Ojej, takie małe piłeczki nie mogą skrzywdzić, aż muszę sprawdzić. No dawać jakąś. No i przy okazji się ubezpieczę, jeśli będzie leciała piłka, żeby wiedzieć, że... No i nie leci. W każdym bądź razie... No i mamy tutaj właśnie kupę szybkiego, który, no cóż... właśnie zobaczył Mario, no i co, myślałeś, że jesteś cwany? Ty myślałeś, że jesteś cwany biegacz, ty jesteś po prostu zwykły kupa? A nie, nie mogę go teraz zabić, bo przecież stracę okazję na zdobycie 5 monet, bo pewnie spadną razem z nim. W sumie głupio mi to go tak zabijać. Dobra, zróbmy tak, że go nie będę zabijał, chyba że będę musiał, żeby mieć te 100 monet. O, mam już 3 monetki, okej. Okay. A co jeżeli z nim pogadam znowu? A nic, już nie da. Nic się już nie dało zrobić, doktorze. A dobra, tam jest jeszcze dziura. 4. Gdzieś musi być jeszcze jakaś dziura. Ła, chwila, Mario. Spokojnie, opanuj się. Gdzieś jeszcze musi być jakaś dziura, o której nie pamiętam. Chyba nie z tej strony. W ogóle dziwnie to wygląda, jakby katofy takie totalne. Tylko nie jestem pewien gdzie. Jakoś tak sobie nie mogę przypomnieć. O, dobra, rani mnie to czy nie? No i no, zadaje to aż 2 punkty obrażeń, a w gruncie rzeczy jest dużo mniejszy od Mario, no to tak jakby sobie trochę kula do kręgli leciała i nas was nagle dotknęła w nogę i tak sceniła. Ło! Walecznie. Tam już byłem. Gdzie to może być? A, już wiem chyba. Jak jest ta dziura, co właśnie się wchodziło po czerwone monety. To muszę zawrócić. Nie ma, ja nie rób tego. O, jaki maluszek. Gdyby mnie pewnie zabił, aby mnie zrzucił. Z tej strony byłoby lepiej. Tylko oczywiście ryzykuję, że Mario się nie złapie albo coś. Natomiast z tej strony to co? No dobra, po prostu przejdę. I tam się cofnę, tak na wszelki wypadek, wolę nie ryzykować. W tym etapie nic nie wiadomo. Nie jest on może trudny, ale bardzo łatwo przypadkowo śmieć. No jak na przykład w śmiertelnej lawowej krainie. No i super. Dobra, wiesz co, może jednak mi się przyda twoje 5 monet. Trzeba go tak z zaskoczenia. Teraz będzie bieg w takie miejsce, że no cóż. Dobra, to był żart. Głupi żart.
Pamiętam, że nie lubiłem tego miejsca, bo ciężko było trochę się tam dostać, ale się udało. No i super. Tylko, że potrzebuję trochę monet jeszcze. Gdzie on jest? No tak, no jasne, oczywiście, że... Zabiłem kupę szybkiego, jak jestem niegodziwy. A zresztą i tak się odrodzi. W sensie odrodzi się, wiecie o co mi chodzi, nie? A zresztą po co ja to robiłem, jak były jeszcze osinki? Jak ja jestem niegodziwy, teraz będzie złe zakończenie. Tak, Majo, to była normalna reakcja na... Porażenie. Porażenie. Podpalenie. Wow, zdobyłeś 100 monet, Majo, zdobył więcej mocy zamku, też zapisać, tak. Dobra. No muszę przyznać, że dziwnie to wyszło, zapomniałem, że mogę jeszcze wrócić przecież tam, gdzie była pierwsza gwiazdka, że trzeba zabić dużo tych roślinek, no ale on i tak, jak się wróci do etapu, to on tam dalej jest. Ostatecznie to Majo, nikt tu nie ginie chyba na Seio. Przynajmniej ja nigdy nie zauważyłem, Bowser ginie 1000 razy i zostaje wskrzeszony. Ale byłoby, jakbym spadł. Idealne 100 monet, wszystko wyliczone. No to mała, duża wyspa zaliczona. Jak widać, jest mi odstęp między 11 a 13. Musimy mieć 12. No i cóż, po zaliczeniu właśnie wysokiej góry, to udamy się jeszcze wyżej. I tam będą już takie najtrudniejsze etapy. To chyba nie tutaj było. Tutaj był zimowy świat. Znaczy kolejny zimowy świat oczywiście. Może tam? Nie, tutaj były te. Tutaj było Wedgeway World. Może to jednak tam, tylko muszę gdzieś wskoczyć. A chwila, chyba ten obraz po prostu był tutaj w holu. Sprytnie ukryty w sumie. W sensie taki posumały obrazek i tak dalej. No cóż. Tall Tall Mountain. Mierząc górę. No cóż, nie jest to najłatwiejszy etap w grze, chociaż nie jest też jakiś specjalnie trudny. Generalnie to... Najłatwiej tutaj o upadek, znaczy z tych etapów tutaj na tym piętrze. Chociaż w paru następnych etapach będzie jeszcze łatwiej. Natomiast nie jest dużo kombinowania w tym etapie. I teraz tak sprawdzić, co tam jest na dole. A, tam mogę sobie jeszcze spaść. Ale to na razie nie. Czerwone monety w sumie. Nie byłoby tak źle z tym, ale na razie nie. I tak, oczywiście tutaj też mamy muzyczkę z Bobą Battlefield. Mogli sobie jednak... darować, czy... Co ja właśnie zrobiłem? Aha, to miało sens w sumie. W sensie, no... Wir go porwał i unosił się do góry. To właśnie w tym etapie dziwne, bo jest taki wir, tak jak w tej małej, dużej wyspie, że nas podnosi, jednakże, no cóż. Jeżeli będziemy w tym wirze za późno, to będzie podnosił Majo, ale gra uzna, że już przegraliśmy, bo byliśmy za nisko. Wiem, że to głupie, ale cóż. Tak ta gra działa. Ona tak naprawdę nie liczy tego, czy padliśmy w przepaść, tylko czy pozycja Majo nie znajduje się za nisko, albo za wysoko, albo poza mapą. Jeśli na przykład byśmy wypadli poza mapę, to z tego co nie zostajemy uśmieceni, ponieważ, no cóż, ponieważ nie było tam, gdzie gra chciała. No dobra. No to tak, byleby teraz nie spaść. Cześć, małpko. Jaką ona ma chibi minę. Wolałbym po prostu, żeby się oczepił. Znaczy, generalnie to ta małpa będzie potrzebna, ale na razie nie teraz. Będzie potrzebna. Wow, jak to brzmi.
Na dole też tam oczywiście, no właśnie. No nie, tutaj akurat jak spadnę, to nic mi się nie stanie takiego. Jak można zauważyć, biega cały czas za graczem. Przecież też nie jest to takie niesamowicie ciężkie. Oczywiście znowu to. No, dajcie już spokój. I przy okazji pamiętacie zjeżdżanie w etapie takim sekretnym, co był Peach. Znaczy, sekretny Peach, co można było dwie gwiazdki zrobić za zjeżdżanie. Tutaj też będzie zjeżdżanie trudniejsze, ale moim zdaniem ciekawsze. Tylko nie pamiętam gdzie. Aha, to tutaj, ale na razie jeszcze nie. Na razie zróbmy to, co trzeba, czyli po prostu weźmy na szczyt góry. I tutaj coś dziwnego, nie wiem co to ma być, ale dobra. Oczywiście jest tutaj dość wąsko. No, jak widać, mamy tam inną gwiazdkę dość łatwą. A na razie po prostu wspiąć się na szczyt. Uwielbiam takie etapy w grach, gdzie trzeba się wspinać. Czuję jakoś tak najbardziej wtedy, że postęp w etapie. No i proszę, łatwa gwiazdka. Łatwa, a zginąłem jak kretyn. Ej, te w sumie mają, ma brązowe włosy, ale ma czarne wąsy, to straszne. Co oni sobie myśleli, że nikt tego nie zauważy? Tajemnica małpiej klatki. No cóż. I teraz będziemy musieli posłużyć się małpą, dziwnie to brzmi. A właściwie to w tym etapie w takim razie się nie da przegrać, bo mamy one-upa na stacie, więc nawet jak zginiemy, to sobie możemy po prostu one-upa wziąć. I ten, tamtędy można by chyba było skoczyć, żeby sobie skrócić. I tam był taki wilk, który nas brał, ale to było ryzykowne, ponieważ właśnie tak jak widzieliście wtedy, że byłem w wirze i mnie zabiło, bo byłem niby w przepaści. Mimo iż Mario już był w tym wirze i jakby gra go nie uśmieciła, to by po prostu go wzięło do góry, no ale cóż. Tak to czasem w tej grze bywa. W każdym razie muszę uważać na tych Monty Mole. No, Monty Mole. Krety, no. No lepiej się temu panu w tym etapie nie dać złapać, naprawdę. Oczywiście nie mogę popatrzeć tak jak chciałbym. Mam nadzieję, że on nie może wejść za mną w tej kładce. No, może sobie złapiemy małpkę, chyba wąskonosa, bo taka mała. Ej, wiesz, że jesteśmy spokojnie niedaleko, ale jesteśmy. Masz. I teraz mam naszą czekę. Mam to! To moje! Teraz to lepiej nie ryzykować, że no cóż. Ta małpa teraz będzie trochę problemu sprawiała. No i ma naszą czapkę. Kolejny właśnie etap, w którym możemy stracić czapkę. Chociaż w sumie nie wiem czemu, ale i w tym do twarzy. Lepiej nie stracić tego w najgorszy możliwy sposób, czyli spadając w przepaść, próbując ją złapać. I lepiej chyba nie spaść do wody, bo by to dziwnie było. Znaczy, nie spaść do wody, łapiąc ją. No cóż, to jest taki moment, że trzeba... Wiadomym jest, że spróbuję podskoczyć, o. Trzeba trochę... się nagimnastykować i odpowiednio ją złapać. Nie jest to jakiś super trudny moment, po prostu... O, przy okazji odkryłem, gdzie jest różowy bobomb. Mógłbyś pogadać z nim? Mario, ty go nie bij! Cześć, przygotuję dla ciebie armaty. No, trzeba najlepiej chyba po prostu tę mapę podpuścić i ją złapać, chociaż to chyba trzeba było gdzieś wyżej z tą małpą. Była jeszcze jedna, ale dobra, to już załatwię teraz. Znaczy, załatwię z tą małpą, żeby przy okazji poćwiczyć. Oczywiście nie jestem w stanie tego zrobić, bo musiałbym to. Dobra, chyba się to nie uda. To w sumie jak ja miałbym... Jak ja tutaj nie miałbym wleźć? Muszę pomyśleć. Dobra, wystarczy. Nie, Majo, nie. Dobra. To mnie nic nie robi w sumie, bo trafiam do wody. No,
Oczywiście, że nie pokażą mi tego, co chcę. Ale przynajmniej mam armatkę dostępną. Śmieje się ze mnie ta małpa. Chyba była jeszcze jedna małpa wyżej, ale dobra, przy okazji poćwiczę łapanie, bo tam było chyba trochę trudniej ją złapać. Nie, Majo, nie rób mi tego znowu. Pamiętaj, nie daj się złapać. To trochę dziwne, kiedy małpa jest sprytniejsza ode mnie. A, puść mnie! Co mnie tak począszasz? O, ta czapka? Och, no dobra, weź ją, to fajna czapka, ale mogę ją oddać. Myślę, że wygląda lepiej na mnie w sumie. No jak widać tyle właściwie, ale dobra, przynajmniej wiadomo już jak ta małpa działa. Znaczy, teraz musimy znaleźć jej kuzynkę, krewną, siostrę, matkę, obojętną. No i plus jest taki, że ona nam tą czapkę bierze tylko wtedy, kiedy... No w sumie my ją sprowokujemy i ją złapiemy. Nie! No jednak tak. Nie, Majo, nie, dobrze, dobrze. Tu by się przydało odnowić trochę życia. No i git. Tutaj one-up kolejny, łatwy, ale nie mam po co go brać. Tutaj w sumie chyba gwiazdka, dało się ją zdobyć po prostu skacząc, ale to nie teraz. Chciałbym już załatwić z tą małpą. I jeśli byście się zapytali, o co chodzi z tą chmurką, to ta chmurka niby może wywołać wicher i nam potrząsać, ale... Ogólnie chyba najlepiej po prostu tamtędy przebiec. No i mamy teraz tutaj klatkę z gwiazdką, no wiadomo. Normalnie tego nie zdobędziemy, ale z pomocą małpy. Czyli krewnego Majo, mojego krewnego, waszego krewnego. Chyba, że ogląda to pies albo kot. Ale po co? No i mamy tutaj kolejną małpę. Tylko oczywiście ucieka. No i tutaj jest trochę moim zdaniem ciężej złapać, ponieważ mamy takie wzniesienia. No właśnie, dzieje się coś takiego. Dobra, za którymś razem się powinno udać. Ale w sumie pies i kot to ssaki, a małpy to też ssaki, ale dobra. Za chwilę będą jakieś filozoficzne i biologiczne dywagacje. Znaczy, Majo nawet nie traktuje tego, jakby ja chciał ją złapać, tylko jakby chciał jej dać po pysku. No i ta małpa tak nie skacze jak tamta, że po prostu skacze do tyłu, tylko po prostu biega. Znaczy, skacze do tyłu, ale rzadziej, bo musi się tak... Trzeba się tak ustawić. O, jest! Au, puść mnie! Żartowałem! Nie zasz się na żarta! Wiesz co? Oferuję wymianę, jeśli mnie puścisz. Pokażę ci coś naprawdę dobrego. Co ty na to? Uwolnij. I teraz musimy za tą małpą podążać. Możemy także dać, że ją musimy trzymać, tylko nie jestem pewien, czy wtedy sobie nie zablokujemy możliwości zdobycia gwiazdki, bo nawet jak ją już puścimy, to chyba ona nic nie zrobi, tylko będzie się patrzeć i będziemy musieli powtórzyć gwiazdkę, nie jestem pewien. Ja ją puszczałem zawsze. Dobra, ta małpa i gwiazdka, no chyba gwiazdka jest ważniejsza, są chyba w wodzie, lepiej się upewnić. Gdzieś tam są. A, tutaj. Dobra, to może jeszcze zdobędę jedną gwiazdkę. Co my tu mamy? Straszne grzyby, czerwone monety. No i cóż, mogliśmy zauważyć tam właśnie te straszne grzyby, ale może się tym zajmę później, ponieważ chciałbym zrobić tę gwiazdkę bardzo prosto, co wystarczy po prostu skoczyć w wodospad. No, a monetami
znaczy setką monet i monetami tamtymi zajmę się w następnym odcinku. No i pewnie tym zjazdem. Wow, co to za wybuchy. Te pościgi, te wybuchy. Dlaczego atakuje tego Hydaulika, nie na przykład małpy, która kradnie ludziom czapki? Aha, bo ona kradnie, a Bowserowi się podoba. Bycie złym. Wszystko jasne. Oj, zły skok, fatalny. Ale tutaj jak spadnę, to nic się nie dzieje. Mam trochę drogi do nadłużenia i tyle. Aha, już prawie właśnie spadłem w najgorszym miejscu, jakim mogłem. Pewnie jeszcze parę razy w tym etapie umrę, gdyż w sumie tutaj łatwo tak właśnie spaść przez przypadek. Nie. Podaruję. No, myślałem, że będzie trzeci wybuch, rozczarowałem się. Jeszcze raz. Może lepiej byłoby tak naprawdę skoczyć w inny sposób. A jak możecie zauważyć, jest jeszcze gwiazdka tam, tylko że musiałbym tak idealnie skoczyć. No to chyba nie o to chodziło w tym zadaniu. A zresztą sprawdźmy tę gwiazdkę. Stąd to raczej nie. Z tej kłody się dało chyba. Tylko trzeba, to było tak idealnie zresztą. Normalnie to chyba twórcy chcieli, abyśmy użyli armaty i tam skoczyli, tylko gdzie, czyli wystrzelili się tam, tylko gdzie ta była armata była. Gdzie ta była armata była. Nie pamiętam już, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, nie sprawdzając jest tutaj. A, tutaj to się można dostać właśnie idąc po te czerwone monety, tam gdzie były krety, ale to nie teraz. No teraz na jej litość pana. Wow. Ten Goomba, mam nadzieję, mnie nie zabije. Dobra. Dobra, tutaj to nawet jak zawalę skok, to nie ginę. Tylko musiałbym ładnie się ustawić. I tak daleko dość. Jeszcze dalej. Ech. No dobra, tutaj to przynajmniej nic mi się nie dzieje. Trochę źle wymierzyłem sobie skok. A i tutaj przy okazji jak wkładam to przy tej kłodzie, to nie ma stąd daleko. Trochę byłoby za daleko. Ale się udało. O tak, idealnie. Idealne uniki. Nic nie było w stanie go zatrzymać. O! Myślałem, że mnie trafi ze dwa razy, ale nie. Jeszcze raz. W gruncie rzeczy mógłbym skoczyć dalekim skokiem, ale... nie. To by nie poszło. Tam trzeba wysokość dobrze zrobić, a nie długość. No i super. Zapierające w tych piersiach widok z mostu. No dobra, może zdobędę jeszcze jedną gwiazdkę, by tak było idealne 100. I to byłoby na tyle w tym odcinku, co? Dobra, obojętne. Może właśnie tamtą za gwiazdkę, tylko bym potrzebował tej armaty, chociaż kwestia armaty jest dość ryzykowna. No przede wszystkim tutaj chyba mogłem zejść. Ale armaty tu nie ma. No armata była w każdym razie w takim wąskim miejscu, tylko nie wiem gdzie. No tego na pewno nie użyję w tym miejscu. No logika podpowiada, że skoro muszę się wyczyć do gwiazdki, no to ta armata musi gdzieś być tak, żeby było widać. No coś w sumie tam było na dole. Mógłbym przysiąc, tylko oczywiście nie jestem w stanie tego zobaczyć. A dobra, jest tam coś. No tam muszę iść w takim razie. A dobra, już widzę jak. Albo i nie widzę. Być może z grzyba. Majo, nie tak daleko. Albo i nie, z grzyba to czeka mnie tylko śmieć.
Ciekawe, gdzie ja mogę przejść, aby się tam dostać? Mógłbym zaryzykować. Aha, wszystko jasne. Tylko że to prowadzi mnie w miejsce, w którym nie chcę być. A coś takiego go nie rani. Spadł prosto klatką piersiową na ziemię, ale nie. Jemu to nic nie robi. Kurczę, to jest dziwne miejsce. Nie wiem do końca, jak mam tam wejść. Próbując skoczyć tam. Tamtą metodą. O, dobra, dobra, jest. Właściwie to czekaj mnie, jak tam się w sumie dostać. Z tamtej strony. A, tylko że problemem jest to, żeby się tam wyszczelić poprawnie do tej gwiazdki. Właściwie to mógłbym zrobić to inną metodą o nazwie... skok po prostu z tamtej kładki. Ale to by też było ryzykowne. Dobra. To musi być zrobione idealnie. Obstawiam, że... to jest właśnie... nie, trochę nie, wyżej. Majo! No, trochę zabrakło. Może jednak zrobię to inną metodą, bo ta jest trochę ryzykowna. Przede wszystkim mogę bez problemu zdobyć tutaj one-upa za każdym razem. A właśnie, pokażę przy okazji coś. Może się nie zabije. O, akurat się udało, ale czasem się zdarza, że następny bierze. Teraz to mnie akurat wziął ten pan. Nie, nie wierzę w tą grę. Ale właściwie obecność one-upa na początku sprawia, że nic nie tracę. Więc mogę się bawić. No właściwie to można tamtędy bardzo łatwo się szybko dostać, tylko jest ryzyko, bo po pierwsze może gra uznać, że spadliśmy do przepaści, a po drugie jest tu różowy bomb, który nas od razu może chwycić. Jak nami rzuci, to nie będzie z nami ciekawie. Właściwie to można by też, jeśli chodzi o tamtą armatę, odbić niby od tego i tam polecieć, ale dobra. Majo, proszę. No dobra. Przede wszystkim muszę wiedzieć, gdzie jest gwiazdka. Dobra, tam jest. Było blisko. Jeszcze raz. Muszę trochę dalej jednak. Myślałem, że będę za daleko, ale nie. Mamma mia. No tak jak mówię, właśnie dlatego Super Mario 60 to jest łatwo grubo. Właśnie można się niby łatwo zabić, jak będziemy właśnie tak debilizować jak ja. A i tak dostaniemy za chwilę one-upa. I to tak właściwie za nic ten one-up. Normalnie to powinien być one-up taki, że nie wiem, że w jakimś trudnym miejscu do zdobycia. O Boże, co ja zrobię? No dobra, żyję. Natomiast tutaj mamy one-up taki, no po prostu jest sobie na początku etapu. Tylko wystarczy pójść w lewo, nic nam nie grozi, jak pójdziemy tak. Trawnie jest tego ognia. Aha. Dobra, żyję. Dziwne, czemu ta kamera znowu to robi i pokazuje wszystko to, tylko nie to, co chcę, nie wiem. Co i on mnie zastanawia, jak tam się dostać niby stamtąd. Jak tutaj to mamy coś takiego. Może to trzeba było w zjeżdżaniu? A dobra, nie masz. Albo tamtędy. Nie, dziękuję. On mi na to nie dziękuj. Bo i tak zginiesz. Okej. Okay. Jeszcze raz. Gwiazdka jest ta. Szansa na powodzenie to 10%, ale tobie się uda, jesteś najlepszy. O, jakoś się udało. 100 gwiazdek. Ładnie to wygląda, muszę przyznać. No i cóż. Zapisz i kontynuuj. Myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku.
następnym odcinku myślę, że zakończę sprawę z wysoką, wysoką górą, pokażę bardzo ciekawą zjeżdżalnię, ale ryzykowną, no i udamy się na jeszcze wyższe piętro. A ja się z wami żegnam, jeszcze zapisik. Sprawdźmy, czy działa. Działa. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!